powiedziałem, tam była kwestia z kolegą tutaj, redaktorem ziemińskim, ale to też nie było jakieś tam w formie jakichś gruźb czy coś takiego. W ogóle ja jeszcze raz to powtórzę. Przypomina mi się, że w tamtym czasie nas i chyba nie i chyba nawet i wcześniej dość nerwowo traktowała pani Uszacka, a swoje apogeum, no to te emocje znalazły tamtego dnia. Dziękuję bardzo. Proszę pana, ale pan powie jeszcze jedną rzecz. W którym momencie te słowa padły? Też pamięta pan, co się wtedy działo na sali rozpraw? W momencie, kiedy pan Kornikiewicz opuszczał salę rozpraw i powiedział te słowa. Kiedy te słowa padły? Sprawa właściwie się prawie że kończyła, a pan Chodnikiewicz się chyba też gdzieś musiał spieszyć, bo ma tam te swoje sprawy i to jakoś przy końcu. Tam nie pamiętam, że coś jeszcze poza tymi słowami. Ale wie pan, na sprawie, pewnie pan był na jednej sprawie, tak? Więc pan wie, że są jakieś przesłuchiwanie świadków, jest odebranie wyjaśnień oskarżonych, odpoznawanie jakichś wniosków dowodowych. Czy w trakcie wypowiadania tych słów przez pana Chodnikiewicza sędzia była w trakcie jakiejś takiej czynności procesowej, czy po prostu nic się nie działo, żeby była cisza na sali rozpraw, nic? Wydaje mi się, że coś mogło dyktować, a ponieważ osoba Tomasza Chodnikiewicza się śpieszyła, więc to było tak ad hoc wypowiedziane. Tak jakby apel, protest, no przyczyny, to już nie będę przytaczał, bo wiemy dlaczego. Czy wypowiedzi po powiedzeniu tych słów przez pana Chodnikiewicza, pan Chodnikiewicz od razu opuścił salę rozpraw, czy na przykład jeszcze na tej sali rozpraw pozostał? Nie, on to powiedział i wyszedł. Ja później też chwilę, niewiele potem wyszedłem i widziałem, że tam panowie ze sobą rozmawiali. Po jakimś czasie pojawiła się, chyba dwóch panów się pojawiło. A czy na przykład po wypowiedzeniu tych słów przez pana Chodnikiewicza przewodnicząca czy sędzia zareagowała jakoś na te słowa? Na przykład coś powiedziała, albo się zapytała kogoś o coś? Wydaje mi się, że chyba nie, bo ja też zaraz jakby potem wyszedłem, no nie wiem, jak to trwało. Później, to może krócej. To jest też jakiś tam czas temu, a to są to takie dość dla sądu istotne szczegóły, ale ja ich nie potrafię otworzyć tak dokładnie. To co pamiętam, to ja sam sobie zdaję sprawę, że już minęło trochę czasu, tak? To tego wydarzenia może pan nie pamiętać. Wiem jedno na pewno, że test był ten apel o wypuszczenie i z jakiego powodu. I to, co mnie policjantka pytała, czy że przyjdą i znajdą, tego ja nie słyszałem. I mogę tutaj, nie wiem co, te słowa nie mogły paść, bo one są, byłyby tak charakterystyczne, że to dałoby się zauważyć. One nie mogłyby przejść obojętnie. Właśnie nawet bez muszę pytać, czy sędzia jakby zareagowała na takie na słowa, które padły. Myślę, że jeżeli była jakaś reakcja, to być może zanim to do świadomości sądu doszło, to już po opuszczeniu nawet przeze mnie tej sali. Ale zaznaczam, to był ten apel w tych słowach, któreśmy tutaj sądowi zaprezentowali. Natomiast, że przyjdą, czy coś tam, tego nie padło. Co sąd zrobił później, czy kazał tak, czy siak, czynić, napisać, tego ja nie wiem. Wiem, że jakiś czas państwo jeszcze tam pozostawali i myśmy byli w tym czasie na korytarzu. Zresztą to chyba gdzieś jest jakiś zapis filmowy z kamery tutaj, także to można jakoś tam połączyć i skojarzyć. Ten czas, o który sąd pyta, prawda, żeby to uporządkować. Czy jakieś pytania jeszcze do świadka? Chciałby pan coś dodać do tego, czy uzupełnić pana? Nie, jest mi przykro, że taka rzecz się stała. W polskich sądach takie rzeczy są niedopuszczalne, żeby
Bo ja jestem przekonany, co wiem, to co się stało, to się stało to, że to zostało powiedziane. A co by nawet było później, to już niezgodne z prawdą. Dobrze, to w takim razie pan usiądzie, tak? Albo może pan powinien powiedzieć, ale jest. Ponieważ w dniu dzisiejszym widać niestety przy jednym ze świadków wydaje się, że pan tutaj jest nieistotny, a mianowicie panią Małgorzata Olszanska. Poza tym jeszcze dalsze oskarżenia są zawnioskowani w organach dwa świadkowie, których sąd dzisiaj nie wzywał. Zresztą jak widać mogą być problemy, żeby tak powiem przesłuchać tych świadków w dniu dzisiejszym. A mianowicie chodzi o tych funkcjonariusz, którzy konwojowali pana Raszkiewicza, tak? I w związku z powyższym nie trudno się domyślać, że za chwilkę są to troszkę tą sprawę na kolejny termin. Ale zanim to sąd uczyni i kiedy tutaj postaram się ustalić kolejny termin, sąd chciałby poinformować, że tutaj wpłynęły wnioski dowodowe, a mianowicie tutaj w dokumentarny wniosek dowodowy w postaci oświadczenia pana Zbigniewa Jacka Potnowskiego na okoliczność sposobu życia oskarżonego, zasad oraz systemu wartości przez niego wyznawanych oraz dotychczasowej działalności społecznej oraz wniosek, a w zasadzie wnioski o przesłuchanie w charakterze świadków następujących osób, czyli pana Tadeusza Płażyńskiego, Jerzego Hala, Romana Rojek, Janusza Kopeć, Andrzeja Kieleckiego, Krzysztofa Frączak, Marka Zapalskiego, Jarosława Połoczańskiego, Ireneusza Pratkę, Rafała Starkowicz, Zbigniewa Zielińskiego, Marka Grubka, Roberta Zbierańskiego, Janusza Kac, Zbigniewa Canowieckiego, Tomasza Walcerowskiego, Jerzego Książek, Barbary Chodnikiewicz, Magdalena Chodnikiewicz, Adama Chodnikiewicz, Haliny Chodnikiewicz, ale w tym zakresie rozumiem, ten wniosek jest cofnięty, Jacka Szynkiewicz, Bogdana Witkowskiego, Leszka Grąbala, czy Grąbala, Kornela Morawieckiego, Janusza Sanockiego, Jerzego Jachnik, Macieja Lisowskiego i w zasadzie to wszystko. Jeżeli chodzi o uzasadnienie, na jaką okoliczności świadkowie mieliby zostać wezwani, to w większości chodzi o wykazanie nieskazitelnego charakteru oskarżonego, jego osobowości i charakteru działań prowadzonych w latach 1978-2017, jak również na okoliczność decyzji niektórych świadków jest to, czy charakter oskarżonego pozwalałby mu na wypowiedzenie czy skierowanie do innej osoby gruźb karalnych, również na wykazanie, czy w dogmacie wiary katolickiej przestroga odnosząca się do sumienia innej osoby może być postrzegana jako groźba. Tutaj wykazanie, czy osobowość oskarżonego uzasadniałaby przypuszczenie, że słowa przez niego wypowiedziane mogą mieć charakter realnej groźby oraz wykazania, czy w dogmacie wiary katolickiej przestroga odnosząca się do sumienia innej osoby może być postrzegana jako groźba. I mniej więcej, a jeśli okoliczność długoletniej działalności oskarżonego na rzecz środowiska pracodawców i przedsiębiorców. Mniej więcej, a jeszcze na okoliczność wzorowej, wykazania wzorowej przestawy oskarżonego zarówno w społeczeństwie, jak i w środowisku rodzinnym. Ja mam pytanie w takim razie w związku z tym, że tutaj jest 28 świadków. Z tego co sąd się zorientował, żadna z tych osób nie była bezpośrednim świadkiem zdarzenia z dnia 30 października 2016 roku. W takim razie mam pytanie do obecnych tutaj stron, czy któraś ze stron, nie wiem, kwestionuje nieskazitelny charakter oskarżonego, albo to, że, nie wiem, oskarżony nie ma zastrzeżeń co do postawy oskarżonego, jeśli o to podważać pewnego rodzaju relacje, a
tak jak sam dzisiaj wielokrotnie zauważył, przedmiotem badania jest to, co się działo na rozprawie 20 października 2016 roku. I w związku z tym ja wnoszę nieuwzględnienie tego wniosku. Oczywiście w Wysokim Sądzie odwołał się na przykład artykuł 53 Kodeksu karnego. Gdyby sąd nie żałtawiać, są wskazane okoliczności, które są musi wziąć pod uwagę, a one muszą być przedmiotem ustalenia sądu, a nie przypuszczeń czy odwoływania się do wiedzy strony. Także my pozostajemy przy tym wniosku. Również istotne znaczenie ma tej kwestii tutaj samego zdarzenia obrony są znane oczywiście okoliczności zarzutu, znaczy 2, a nie po 190, więc nie trzeba pewnych rzeczy wyłaniać, ale tym bardziej wydaje nam się, że na przykład biskup pomocniczy decyzji naszej będzie odpowiednią są do powiedzenia, czy sumienie może być traktowane jako groźbę. Tak? Rozumieją relacji i wartości, które tutaj osoba oskarżona prezentuje. Co dla Wysokiego Sądu bez wątpienia będzie istotne dla określenia zamiaru i celu. Oczywiście, jeżeli sąd stwierdzi na podstawie innego przepisu, bo jest postawia karnego, że te ustalenia będą na sobie zbędne osoby, nie co zrobi. Ale nie dzisiaj na pewno. Więc dlatego wydaje mi się, że wcześniej byłoby o tym rozważać na podstawie innych przepisów. Natomiast 53 punkt, ile będzie gminy zarówno obrony, co do zapewnienia interesu pana starszego. Także wydaje mi się, że Wysoki Sąd do tego, na razie te wnioski mogły poczekać co do decyzji sądu. Natomiast składać chciałbym zupełnie wniosek do budowy. Jeszcze moment. Czyli wnioski padły, tak? Panie mecenasie, oczywiście można było nie ma takiego generalnego nakazu, żebyśmy te wnioski rozpoznawali teraz, w dzisiejszym, ale w ocenie są okoliczności, czy uzasadnienie tych wniosków, czy okoliczności na udowodnienie, które miałyby być te osoby tutaj wezwane przed sąd, one nie ulegną zmianie tak czy siak, więc sąd może się do tych wniosków wypowiedzieć. Sąd na mocy artykułu 170 paragraf 1 punkt 2 wnioski dowodowe to wszystkie oprócz tego dokumentarnego, tak? Chodzi o wnioski dowodowe o przesłuchanie prawdziwych świadków osób wymienionych w punktach od 1 do 28 tego pisma, czyli to chodzi o wszystkie osoby wymienione, które miały przesłuchane prawdziwych świadków oddała. Z tego powodu, że okoliczności, które miały być osoby składać te zeznania, nie mają takiego podstawowego znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie, a ponadto miałoby dotyczyć kwestii, która tak naprawdę sprawę nie jest kwestionowana przez żadną ze stron. Sąd oczywiście, myślę, że tutaj niektóre osoby znają pana Tomasza Chodnikiewicza, niektóre może nie znają. Sąd oczywiście nie zna bliżej pana, tak? Natomiast sąd nie kwestionuje tego, że w latach 1978-2017 pana przypowiadała właśnie jako kierownika. Sąd nie kwestionuje tego, że pan może działać w jakichś siłach, czy tam inne rzeczy, znaleźć takie czy inne zasady związane. Tego nikt tutaj nie kwestionuje. Więc słuchanie tych osób byłoby w ocenie sądu niepotrzebnym przedłużaniem tego postępowania i też zabieraniem czasu też tym osobom, które miałyby być słuchane w charakterze świata. Przedmiotem tego postępowania jest przede wszystkim, tak jak tutaj są już po raz trzeci czy czwarty, ustalenie, co się wydarzyło 20 października 2016 roku. Jeżeli faktycznie sąd ustali w tym postępowaniu, że padły jakieś groźby karalne, co będzie zachodziła potrzeba, czysto teoretycznie, tak, wymierzenia wyroku wskazującego, to też sąd nie będzie, sąd będzie oceniał czyn, nie człowieka, nie jego życie, w pewnym stopniu, w pewien sposób też zachowanie przed popełnieniem przestępstwa, tak, ale tutaj też mamy kartę karną, czy informację odnośnie urzędnej karalności pana. Mamy te okoliczności wszystkie, ale przede wszystkim będzie się liczyła, że tak powiem, kwestia czynu, a nie kwestia tego, czy na przykład ktoś z tego czy innego powodu służył na taką, a nie inną karę.
pytanie, czy jest twardy dysk z rozprawy 20 października 2016 roku, na którym zapisywany był podobny w tejże rozprawy, tak? W celu ustalenia w jakimś rzeczywistym czasie i w jakich kolejnościach to kontury sporządzone, jeżeli takowy jest się cofał. Ale gdzie wiedzieli, czy to działo się w godzinach, w jakich